ze statystyki matematycznej na tym filmie pokażę, jak należy wykonać test znaków na wykrywanie tendencji czasowej, co jest ważne w wariancie z użyciem standaryzacji. Chodzi po prostu o to, że raz zakładamy, że trend czasowy nie występuje w danych statystycznych z próby, a raz, że jednak ten trend występuje. Trendem nazywamy to, czy jakby z biegiem kolejnych obserwacji, czy to miesięcy, czy kwartałów, nasza tendencja jest wzrostowa lub spadkowa i jest zauważalna w czasie. Jeżeli ja teraz na szybko sobie wykonam badanie takie wzrokowe i dodam dodatkowo linię trendu wraz z wysiedleniem równania regresji i współczynnika determinacji R kwadrat, to taki wykres, który tutaj Wam pokażę, on może nam sugerować, że trend czasowy tutaj powinien występować, ponieważ od linii trendu oczywiście naturalnie występują jakieś wahania u góry lub też na dole, ale współczynnik determinacji jest już na poziomie około 49%, co może świadczyć na korzyść przypuszczenia, że trend jednak w tych danych występuje. A my w tym momencie przeprowadzimy sobie tak zwany test znaków, który potwierdzi nam występowanie lub też zaneguje w sumie, czy ta tendencja czasowa występuje, czy też nie. Tutaj, dobrze, teraz tak, jesteśmy z powrotem. Mamy dane, które są w podziale tu akurat kwartalnym z kolejnych 4 lat. Nie ma najmniejszego problemu, dane mogą mieć taki charakter kwartalny. Dane zostały wypisane z próby, która liczyła 16 obserwacji. My będziemy musieli teraz określić układ zero-jedynkowy. Może to być stosowanie symboli A i B, zależy z jaki sposób chcecie to sobie robić. Nie ma kłopotu, ja wolę pracować na liczbach i jeżeli widzę, że w tym kwartale w porównaniu do wcześniejszego kwartału, czyli poprzedzającego, nastąpił wzrost, to zapisuję 1. Jeżeli w danym kwartale w porównaniu do wcześniejszego nastąpił spadek, ja zapisuję 0. Ja stosuję formatowanie warunkowe, bo wtedy bardziej wzrokowo łatwiej jest zauważyć, gdzie nastąpił wzrost, gdzie nastąpił spadek w porównaniu do okresu wcześniejszego. Można w tym momencie też określić liczbę serii, jaka tutaj będzie nam potrzebna. I mamy tych serii 9, gdzie raz na przemian są dodatnie, raz ujemne. I teraz tak, w tym teście, gdzie mówiłam, hipoteza zerowa zakłada brak trendu, w hipotezie alternatywnej jednak, że trend występuje, na początek musimy określić, ile było takich znaków 1, a ile było znaków 0. Czyli zwyczajnie można, w moim przypadku to była po prostu suma tej kolumny, no bo zera są pomijane, a jedynki podsumowane, albo ręcznie ile było takich symboli A, jeżeli stosujecie po prostu oznaczenia symboliczne. U mnie liczba tych znaków, akurat ja wzięłam jedynek, wychodzi 8, łączna liczba obserwacji wynosi 16 i te dwa elementy będą nam potrzebne do obliczenia statystyki testu. Na początek potrzebujemy sigma, to jest element, który będzie nam potrzebny do głównego wzoru na statystykę testu, będzie tutaj w mianowniku i jak widzimy to jest pierwiastek z n plus 1 przez 12, czyli zgodnie ze wzorem liczę n plus 1 przez 12 i z całości biorę pierwiastek. Tak samo musimy mieć m, czyli n minus 1 przez 3, liczymy sobie, że to jest 16 minus 1 przez 3 daje nam wynik 5. Nie zawsze to muszą być liczby całkowite. Ja w tym momencie sugeruję, że to są jakby parametry do standaryzacji liczby elementów albo 0, albo 1. M to jest prawdopodobnie średnia, sigma odchylenie standardowe w takim rozkładzie, bo jak popatrzymy na naszą statystykę testu, od liczby elementów któregoś z rodzaju albo 0, albo 1, odejmujemy jedną, drugą, ile powinno być i minus ta średnia, jakichś wahań, błędów, jakie mogą wyjść i dzielimy to całą różnicę przez odchylenie standardowe. Dzięki temu otrzymujemy, jak widzimy tutaj,
dzięki takim obliczeniom statystykę testu i ona pochodzi zgodnie z zapisem jako małe literka Z lub U z rozkładu normalnego. I jeżeli statystyka testu pochodzi z rozkładu normalnego, my też potrzebujemy statystykę, ale wartość krytyczną z tego samego rozkładu. U mnie ona będzie wynosiła 1,96. A dlaczego? Bo poziom istotności alfa przyjęłam w tym badaniu na poziomie 0,05. I jeżeli macie tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego, takie papierowe, u mnie akurat tutaj zapisane w programie, trzeba dokonać obliczenia 1 minus alfa przez 2. Czyli od tej wartości poziomu istotności robię takie obliczenie, czyli 1 minus alfa przez 2. Dlaczego? Bo w tablicach dystrybuanty rozkładu normalnego szukamy w środku wartość takiej dystrybuanty od tego poziomu istotności, dokonując obliczenia 1 minus alfa przez 2 i tą wartość szukamy sobie w środku tablicy dystrybuanty. Ona, dystrybuanta, ma wartości narastające w górę i szukamy 0,975 i to jest dla 1,9 i 7,5 i tutaj zobaczcie 0,97 i ta liczba jest, to jest dokładnie, to jest poprawnie, czyli 0,975 to jest szukana przeze mnie wartość, która się zgadza z tym obliczeniem, które ja zrobiłam. I nas interesuje, od jakiego jest to wiersza, czyli 1,9 i od jakiej to jest kolumny. Od 1,96 jako sumy wiersza i kolumny ze środka tablicy dystrybuanty na zewnątrz. To jest moja wartość krytyczna i dokonujemy teraz typowego, jak w każdym teście statystycznym, porównania tej statystyki testu do wartości krytycznej z odpowiednich tablic. Jeżeli u mnie statystyka testu jest większa od wartości znalezionej w tablicach, to my możemy powiedzieć, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej przy poziomie istotności alfa, u mnie akurat 0,05. Pamiętajmy o tym, że statystyka testu może być ujemna i dodatnia. Lub dodatnia, czyli my bierzemy faktycznie zawsze wartość bezwzględną ze statystyki testu z rozkładu normalnego. I u nas ta wartość była wyższa od krytycznej, czyli odrzucamy H0 na rzecz H1, czyli powiemy, że w tych danych, które mamy, zgodnie z tym wykresem, który Wam wcześniej przedstawiłam, możemy mówić, że trend liniowy występuje. Dobrze, teraz wracając do naszego obliczenia, możemy powiedzieć, że gdyby jednak, załóżmy inny przypadek, statystyka testu na podstawie jakichś przykładowych danych byłaby niższa od znalezionej w tablicach co do wartości bezwzględnej, to byśmy powiedzieli, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Przy poziomie istotności alfa, u mnie akurat 0,05, może być to inny poziom, czyli byśmy powiedzieli, że przy tych przykładowych danych nie możemy odrzucić przypuszczenia, że trend nie występuje. Czyli powiemy, że generalnie zjawisko może wykazywać inne składowe szeregu czasowego, ale na pewno trendu liniowego by nie wykazywało.